Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na kanale Czytam, bo lubię i zapraszam na film o kryminałach. W ostatni weekend odbył się Poznański Festiwal Kryminałów Granda. Mam tutaj jeszcze taki identyfikator, na którym jest napisane Gościni Festiwalu, ponieważ prowadziłam tam spotkanie z całą grupką, z gromadką autorów, i było to dla mnie dosyć duże wyzwanie, ponieważ oczywiście wcześniej znałam tych autorów, wiedziałam, że piszą książki, wiedziałam, jakie książki piszą, ale nigdy żadnej nie czytałam. Więc zaczęłam czytać do grandy już w czasie wakacji, aby dobrze przygotować się do tej rozmowy. Moimi gośćmi była Izabela Janiszewska, Anna Potera, Mieczysław Gorzka oraz Jędrzej Pasierski. I dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o książkach, które przeczytałam na Grandę. I specjalnie także dla Was założyłam tę samą sukienkę, którą miałam w weekend na Grandzie. Tak, żeby jeszcze pociągnąć trochę ten temat, bo myślę, że jest bardzo ciekawy. Zacznę od książek. Izabeli Janiszewskiej, ponieważ też chronologicznie zaczęłam mnie czytać jako pierwsze. Generalnie do takich rozmów zawsze trzeba mieć przeczytane co najmniej najświeższe wydane książki danych autorów. Zatem zaczęłam czytać od Ludzi z Mgły. Ludzie z Mgły to współczesna opowieść, która mówi o zaginięciu 19-letniej Alicji, studentki medycyny, która przyjechała. Nawieść do małego miasteczka, do swoich rodziców na weekend czy też przed świętami, już dobrze nie pamiętam, i nagle zniknęła. Nie wiadomo, gdzie się podziała. Ludzie mówią, że zniknęła w mgle, że ta mgła wessała ją do lasu. I nie jest to pierwsza osoba, która zaginęła w podobny sposób, w podobnych okolicznościach, we mgle w tej miejscowości. Pozostałe osoby, Zaginęły i od lat nie zostały znalezione, i wszyscy zastanawiają się, czy uda się odnaleźć Alicję. Jest to historia kryminalna, trochę z elementami thrillera, ale tak najbardziej to autorka stawia na taką warstwę psychologiczną: zastanawia się, jakie są motywacje ludzi, czym oni się kierują, postępując w taki, a nie inny sposób. Ale także zadaje pytanie o to, jak dobrze znamy drugiego człowieka jak dobrze poznajemy jego osobowość, ale także postępowanie i co kryje się za maskami, które noszą ludzie. Bardzo ciekawa powieść, naprawdę trudno się od niej oderwać. Później jeszcze zostało mi trochę czasu do grandy i przeczytałam jeszcze jedną powieść tej autorki pod tytułem Niewybaczalne. I ta historia także dzieje się w niewielkiej miejscowości. Tutaj zaczyna się śmiercią starszego pana. On umiera śmiercią naturalną, i jego dorosła córka, która jest dziennikarką, w dniu jego śmierci poznaje prawdę o swojej rodzinie. Dowiaduje się, że matka, która jak sądziła od lat nie żyje, jest. Pacjentką zakładu psychiatrycznego, właśnie w tej miejscowości, do której ostatecznie ta kobieta się wybiera. Tam spotykają ją różne niespodzianki. No i tak naprawdę, żeby dowiedzieć się czegokolwiek o tajemnicach skrywanych przez rodzinę, przez swoją własną rodzinę, musi rozwiązać zagadkę kryminalną, która nie została rozwiązana od wielu lat, a zaczyna się od. Podejrzanej śmierci trójki chłopców, jednego takiego pięciolatka i dwóch nieco starszych. Ci chłopcy zostali zamordowani w bardzo brutalny sposób, i tak naprawdę ta historia wstrząsnęła całą tą miejscowością i wywarła ogromne piętno na ludziach, na ludziach, którzy byli z rodziny tych chłopców, ale także na obcych mieszkańcach, którzy byli świadkami tej tragedii. Ta kobieta Zaczyna rozwiązywać na własną rękę tę zagadkę kryminalną, no i dochodzi do takiego momentu, że to rozwiązanie być może przynosi wyzwolenie osobom, które skrywały tajemnice. Również bardzo interesująca książka, warto przeczytać. Naprawdę książki Izabeli Janiszewskiej czytają się dosłownie same, one pochłaniają te historie, są bardzo misternie skonstruowane. Następnie przeszłam do czytania książek Anny Pottery. Anna Pottera napisała serię trzytomową z policjantem o nazwisku Lorenz, a później rozpoczęła nową serię, która, której pierwszy tom ukazał się w tym roku. Jest to książka pod tytułem Kat z Tomaszem Branickim, który również prowadzi śledztwa, ale jest emerytowanym Wojskowym, żołnierzem, snajperem, doskonale wyszkolonym fachowcem w swojej dziedzinie. Tak więc, zacznę od najnowszej książki, czyli właśnie od Kata. Ten mężczyzna, który jest takim trochę prywatnym detektywem, trochę człowiekiem od spraw beznadziejnych, utrzymuje się na przykład z poszukiwania porwanych dzieci albo ze sprowadzania zakochanych nastolatek z Arabii Saudyjskiej, i tak dalej. Dostaje zlecenie od swojej dawnej znajomej, która jest bardzo zamożną osobą, ale jej syn 20 lat wcześniej został zamordowany podczas przyjęcia urodzinowego. Tak naprawdę nikt nie został oskarżony, nikt nie został pociągnięty do odpowiedzialności za tym zbrodnię. Na tym przyjęciu także zginęła córka ich przyjaciół. Także były dwie ofiary śmiertelne, ale nie było sprawcy. Sprawę badała policja, sprawę badali różni detektywi, jasnowidze, nikt niczego nowego do niej nie wniósł. Oczywiście Branicki ma bardzo dużo zastrzeżeń, ponieważ uważa, że on także nie jest w stanie niczego nowego wnieść, ale pojawiają się nowe okoliczności. Siostrzenica czy bratanica tej pani dzwoni do niej pewnego dnia. Ale nie może się dodzwonić, więc zostawia wiadomość, że ma nowe informacje na temat zaginięcia, na temat śmierci tego, tego, tego chłopca. Ta informacja, a potem nagła śmierć tej dziewczyny, sprawiają, że można poruszyć jakiś nowy wątek, można zbadać, czego ona też się dowiedziała. Bardzo. Niesamowita historia. To jest historia o serynym, seryjnym zabójce. Historia, która nie dzieje się tylko w Polsce, lecz także w innych krajach europejskich, a przede wszystkim w Portugalii, gdzie mamy śledczą, ścigającą seryjnego zabójcę, który trochę bawi się z nią w kotka i w myszkę. Klasyczny kryminał połączony trochę z sensacją, naprawdę rewelacyjny. Klasa światowa, powiem Wam. A Zachęcona tym, tą książką przeczytałam także jeszcze wcześniejszą trzytomową serię o Lorenzu. Ona się składa z trzech książek. Pierwsza to pchła, później mamy pakt, a na końcu potwory. I ten śledczy oraz sprawy, które prowadził, także bardzo mnie wciągnęły. Najmniej jestem przekonana do pierwszej debiutanckiej książki autorki. Mam wrażenie, że tam można by trochę dopracować, szczególnie nie jestem przekonana do motywu sprawcy, ale Pakt i potwory, majstersztyk, naprawdę. Anna Potera jest bardzo skromną rozmówczynią, bardzo skromną pisarką, która raczej nie będzie się wszędzie reklamowała i, i chodziła i nie będzie Wam wyskakiwała z telewizora i z lodówki, ale ja ją reklamuję. Ja zaręczam, że doskonale pisze, pisze przemyślane, świetnie skonstruowane książki. Warto przeczytać i serię z Lorencem, i już zacząć sobie czytać kolejną serię z Branickim, ponieważ autorka przyznała się, że pracuje nad kolejnym tomem. Także czytajcie Anne Pottera. Teraz przejdziemy do panów. Z panów przeczytałam, to jest jedyna książka, którą mam w papierze, poszukiwacza zwłok Mieczysława Gorzki. Bardzo gruba książka. Książka wielowątkowa, bardzo taka złożona. Podobno Mieczysław Gorzka właśnie w taki sposób pisze i pisze w sposób fascynujący, co oczywiście mogę potwierdzić. To jest kolejna książka, którą bardzo trudno odłożyć. Tak dużo się tutaj dzieje i tak często zmieniają się nasze oczekiwania oraz nasza perspektywa na prowadzoną sprawę. Mamy tutaj policjantkę, która nazywa się Laura Wilk. W pracy nazywają ją wilczycą. To jest taka bardzo twarda babka, która nie daje sobie w kaszę dmuchać. Z tego względu, że po prostu tego nauczyło ją życie. Gdyby nie była tak twarda, to odeszłaby stamtąd z płaczem, być może z jakimś załamaniem nerwowym. To świat zdominowany przez mężczyzn. Policjanci, jeden przed drugim, chcą udowodnić swoją siłę. Męskość, kompetencje, i generalnie na każdym kroku podważają jej kompetencje do, do pracy policyjnej, do pracy w kryminalnych. Ale Laura Wilk dostaje śledztwo, które zostaje odebrane innemu policjantowi w sprawie zabójcy, seryjnego zabójcy nastolatek. Bardzo dobrze sobie radzi. Ta sprawa jest rozgrzebana od lat. Kilka głów już padło. A w dalszym ciągu zabójca nie został złapany. Jej idzie wyjątkowo dobrze, no ale oczywiście nie może iść być jej zbyt dobrze i zbyt szybko, ponieważ książka ma prawie 500 stron, więc musimy liczyć na komplikacje. Natomiast tytułowy poszukiwacz zwłok to jest taki psycholog bądź też współpracownik policji, który ma bardzo. Dużo własnych problemów. On przede wszystkim cierpi na nerwicę natręctw, musi mieć zaplanowany co do minuty każdy dzień i bardzo mocno się pilnuje. Pilnuje się dlatego, że boi się, że władzę nad nim przejmie tak jakby jego drugie ja. Coś, co zdominowało go, kiedy był dużo młodszy. I co doprowadziło do rzeczy, o których chciałby zapomnieć. Dlatego też teraz stawia na pełną kontrolę wszystkiego, co robi, co oczywiście w żaden sposób nie pomaga mu w życiu, a zwłaszcza w, bud w budowaniu związków. I mamy taką parę: policjantka oraz psycholog, oni się przyjaźnią, którzy postanawiają dobrać się wreszcie do tyłka tego porywacza oraz zabójcy nastolatek ale oczywiście są osoby, które chcą im bardzo w tym przeszkodzić. Nie tylko sam zabójca. Świetna książka, książka nieodkładalna. Zapewne Mieczysława Górzkę znacie, ponieważ ten pisarz, co prawda, nie aż tak dawno się pojawił na rynku wydawniczym, ale pisze do, dosyć dużo i wiem, że wiele osób go poleca. Ja także mogę się już przyłączyć do tej grupy. Ostatnim pisarzem, z którym rozmawiałam, był Jędrzej Pasierski. Prawdopodobnie kojarzycie Jędrzeja Pasierskiego z takiej dość długiej serii o policjantce o nazwisku Warwiłow, która no również musi być silną babką i prowadzi różne skomplikowane śledztwa. Ale ja do Grandy nie czytałam Warwiłow, tylko skupiłam się na ostatniej powieści Jędrzeja Pasierskiego pod tytułem Wodnik. Wodnik to książka o połowę cieńsza od tej. Ona ma jakieś tam 240, może 250 stron i opowiada historię, którą nie do końca można nazwać powieścią kryminalną. Przede wszystkim nie mamy tutaj żadnego policjanta, żadnego śledczego. Głównym bohaterem jest psycholog dziecięcy, który zostaje zatrudniony wezwany do Pewnego domu położonego na skraju puszczy, na skraju gęstego lasu, do interwencji w sprawie dziecka, które zachowuje się agresywnie, z którym są pewne kłopoty. Mężczyzna jedzie na taką interwencję, żeby poobserwować zachowanie dziecka oraz jego rodziców w naturalnym środowisku i następnie pokierować rodzicami. Jakie powinni podjąć dalsze kroki, żeby temu dziecku pomóc i pomóc także sobie? Ten psycholog tam przyjeżdża, obserwuje to dziecko, obserwuje także rodziców oraz innych mieszkańców czy też gości w tym domu i zaczyna podejrzewać, że problemy tego dziecka nie są związane tylko i wyłącznie z tym, co w domu się obecnie dzieje. Dość szybko dowiaduje się, że w rodzinie był jeszcze jeden sen, który nie tak dawno, jakiś rok wcześniej, utopił się w stawach gdzieś tam w środku lasu. Jest bardzo zaskoczony przede wszystkim tym, że nikt mu wcześniej o tym nie powiedział, bo jest to ważne wydarzenie, które może rzutować na obecne zachowanie tego chłopca, którego obserwuje. I zaczyna tak po cichu. Po tajniacku trochę badać tę sprawę. Dlaczego nikt o niej nie chce mówić? Wiadomo, jest to bolesne dla rodziców, jest to bolesne dla, dla dziadków i dla przyjaciół rodziców, ale no jest to kwestia, kwestia dosyć istotna. Zaczyna rozmawiać, zaczyna trochę myszkować po domu, ale także w pewnym momencie pomocą służy mu miejscowa pisarka. To pisarka, która. Także podjęła się badania innej sprawy zaginięcia, która wydarzyła się w okolicy, ponieważ chce na jej podstawie napisać książkę. I oni łączą ze sobą siły i odnajdują prawdę w tej dziwnej, tajemniczej sprawie. Ponownie polecam bardzo ciekawa książka. W ogóle jestem przeszczęśliwa, że mi się trafili. Tacy doskonali pisarze, którzy napisali tak świetne książki, wciągające, które, wiecie, pochłonęła mnie, czując, że pracuję, bo generalnie dostarczyli mi tyle przyjemności, tyle godzin dobrej lektury, lektury, która wyłączała mnie ze świata, że po prostu coś fantastycznego. Wszystkim życzę takiej pracy. Książka Jędrzeja Pasierskiego absolutnie warta przeczytania. Po pierwsze, Taka tajemnicza, trochę mroczna, dziejąca się gdzieś tam w środku lasu. Mało tam słońca dochodzi, jest deszczowo, chłodno, mgliście, ponuro i cała ta atmosfera, ta pogoda oraz atmosfera panująca w domu, gdzie tak naprawdę nikt z nikim się nie zgadza i nie ma takiego ciepła rodzinnego, rzutuje na całą tę sprawę, na całą tę his historię i dodaje jeszcze takiego. Dodatkowego smaczku powieści. Czytajcie. Naprawdę czytajcie. Ja oczywiście wrócę jeszcze do serii Z Warwiłow i na pewno jeszcze przeczytam książki Izabeli Janiszewskiej i być może jakąś inną serię Mieczysława Gorzki, chyba że pospieszy się na tyle, że szybko dostarczy nam kolejną część z Laurą Wilk, bo podobno nad nią pracuje i ma być. Tak przyznał się na spotkaniu autorskim, że będzie dalszy ciąg. Moi drodzy, jeżeli jeszcze nigdy na Grandzie nie byliście, to bardzo Was na nią zapraszam w przyszłym roku, jeżeli się odbędzie. A zawsze się odbywa, więc Granda zawsze we wrześniu w Poznaniu. Świetny festiwal kryminalny, na którym można się zainspirować do czytania, do poznawania nowych autorów, do poznawania nowych książek. No i cóż więcej mogę powiedzieć? Nic już nie będę mówić, bo wiem, że już zniknęliście sprzed ekranów, pobiegliście do bibliotek, do Legimi, aby szukać książek, które właśnie Wam poleciłam, a być może już niektórzy z Was, najbardziej hardkorowi, zaczęli je czytać jeszcze w trakcie trwania tego filmu. Także miłego czytania, miłego zaczytania. Do zobaczenia za tydzień. Pa, 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 pa.